Szanowni Państwo, była mowa o fundamencie, skale. Oto jestem, Piotr. Nie będę mówił z greki. Oczywiście odbierzcie tak o żart, tak jak podchodzę do życia z pewnym takim luzem. Pytają się mnie często znajomi, czy byłeś na wakacjach, czy się wybierasz. Ja mówię, po co ja mam się wybierać na wakacje, jak ja mam całe życie wakacje. Jeżeli człowiek robi to, co lubi, wakacje ma całe życie. Dlatego też pozwoliłem sobie dzisiaj na ucieczkę z zajęć. Ucieczkę z zajęć, ponieważ jak wiecie Państwo, w tym tygodniu już rozpoczynamy posiedzenie Sejmu. Moje koleżanki i koledzy męczą się nad różnymi sprawami gospodarczo-społecznymi, a ja postanowiłem, że muszę tu być z wami, bo tak jak tutaj siedzicie, jesteście moimi koleżankami, kolegami, troszeczkę wcześniej ode mnie urodzonymi. Tak patrzę po twarzach w przeszłości, miałem okazję współpracować z wieloma z was, to wyście wprowadzali mnie na różne etapy mojego życia publicznego. I drogi Pawle, bo rzeczywiście kolejność jest nie tak jak 29 czerwca, bo jest... Nie, dobrze jest. Piotra i Pawła, no tutaj żeśmy kolejność odwrócili. Pięć lat temu to jeszcze nie mówił poseł. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, bo w murach tej uczelni w ciągu 4 dni jestem po raz drugi. W sobotę miałem przyjemność uczestniczyć w rozpoczęciu roku akademickiego Społecznej Akademii Nauk, która tak jakimś cudem przemieniła się ze Społecznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, więc już jest wyższy poziom. A dzisiaj w ciągu 4 dni rozpoczynamy w tych murach rok akademicki Uniwersytetu, czyli to już jest ten pułap z górnej półki. Dlatego też, Szanowni Państwo, tak trzymać, jesteście również dzisiejsze rozpoczęcie roku, jak i te pozostałe 5 w minionych latach, jest takim jakby określnikiem tego, że uczelnia idzie w dobrym kierunku. Jeszcze troszeczkę więcej samodzielnych pracowników naukowych, jeszcze troszeczkę więcej wydziałów. I będzie uniwersytet. Społeczny uniwersytet, tak, panie dziekanie? I tego też życzę, ponieważ uczelnia ta otwarta jest nie tylko dla studentów akademii, nie tylko dla studentów uniwersytetu, ale dla wszystkich, którzy chcą korzystać, rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Skoro jest rozpoczęcie roku, to wasza magnificencjo, rektorze Józefie. Myślę, to znaczy ja bym się nie ośmielił tak powiedzieć i zwracać do pana prezesa Józefa Kozana, ale w rozmowie telefonicznej dzisiaj z panem ministrem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem otrzymałem polecenie, że mam pozdrowić rektora, więc to czynię, panie rektorze. Oczywiście prosi mnie również, żeby pozdrowić całą sympatyczną grupę studentów z Ostrowa. Bardzo mile, ciepło wspomina spotkania, które odbył razem z wami i myśli cały czas. Zresztą rozmawialiśmy z panem rektorem, nawet asystent osobiście do pana rektora dzwoni i próbuje się umówić na spotkanie. Szanowni Państwo, z uwagi na to, że nie ja zostałem poproszony o wykład otwierający, tylko kolega Maciej, nie chciałbym, żeby moje wystąpienie było dłuższe od wystąpienia pana Macieja Kowalczyka. Dlatego też, jeżeli pozwolicie, co chciałem powiedzieć, przeczytam. Szanowni Państwo, nie wiek zarządza czasem, lecz to my zarządzamy wiekiem. I myślę, że to nasza obecność tutaj, wasza, świadczy o tym, że tak rzeczywiście jest.
Realizujecie Państwo misję aktywizacji ludzi starszych, pomagając zachowywać sprawność intelektualną i fizyczną. Prowadzona przez Was działalność przyczynia się nie tylko do polaryzowania inicjatyw edukacyjnych oraz upowszechniania potrzeby poszerzania wiedzy i umiejętności, ale także ożywionego, amatorskiego ruchu artystycznego, dając przez to świadectwo, że jesień życia może być pogodna, że można ją wykorzystać na rozwijanie własnych pasji, talentów i zainteresowań. Mój ulubiony pisarz Mark Twain powiedział: za 20 lat będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, nie tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań, złap w żagle pomyślne wiatry, podróżuj, śnij i odkrywaj. Szanowni Państwo, wszystkim słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku życzę tych pomyślnych wiatrów, tych cudownych odkryć, które mogą nam się zdarzyć w każdym momencie, bez względu na przeżyty czas. Wszystkim urodzonym troszeczkę wcześniej ode mnie życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku uniwersyteckim 2012-2013. Józefie drogi, jeżeli te fundamenty są wylane, sprawdzone, możesz mnie zaangażować do budowy. Jak trzeba będzie podać cegłę, podam cegłę. Jak trzeba będzie wyrobić zaprawę, wyrobię. A jeżeli trzeba będzie inne czynności wykonać, jestem do Twojej dyspozycji.